Osobiście uważam, że zeznanie bezsensownej przemocy ze strony rówieśników jest jednym z najgorszych zjawisk, jakich doświadczyć może osoba w wieku nastoletnim, której charakter i światopogląd w dalszym ciągu się kształtują. Tragedia, o której Wam za chwilę opowiem, do dnia dzisiejszego uważana jest za incydent symboliczny, który zdołał ostatecznie zwrócić uwagę japońskiego społeczeństwa na powagę ignorowanego przez lata problemu nękania i zastraszania, do którego dochodziło na terenie placówek edukacyjnych w całym kraju, oraz brutalnie uzmysłowił rządzącym konieczność przeprowadzenia procesu nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zapraszam do wysłuchania sprawy 13-letniego Kodamy Yuheya. Był 13 stycznia 1993 roku. Dochodziła godzina 19. Państwo Kodama, nieco już zaniepokojeni, oczekiwali powrotu swojego nastoletniego syna ze szkoły. Yuhei był raczej odpowiedzialnym i zdyscyplinowanym chłopcem. Nigdy wcześniej nie zdarzyło mu się bowiem nie stawić w umówionym miejscu o ustalonej godzinie. Tym bardziej, że kilka godzin wcześniej matka skontaktowała się z 13-latkiem, aby przypomnieć mu, że wraz z ojcem oczekują go w domu od razu po zajęciach. Zdawali sobie sprawę, iż syn powinien pojawić się na obiedzie już 2 godziny wcześniej, dlatego też ojciec chłopca, nie chcąc dłużej zwlekać, postanowił zadzwonić do opiekuna klubu ping-ponga, do którego należał Yuhei, i zapytać, czy ten posiada może jakieś informacje na temat aktualnego miejsca jego pobytu. Nauczyciel przyznał zgodnie z prawdą, że nie jest w stanie samodzielnie sprawdzić, czy chłopiec w dalszym ciągu przebywa na terenie szkoły, ponieważ tego dnia mężczyzna wyszedł do domu jeszcze zanim klasa Yuheya zakończyła lekcję. Aczkolwiek jednocześnie zobowiązał się do wykonania telefonu do placówki w celu poinformowania osób w dalszym ciągu obecnych na jej terenie, że nastolatek nie wrócił po zajęciach do domu. Obiecał również, że jeżeli pracownikom uda się dowiedzieć w tej sprawie czegoś konkretnego, bezzwłocznie poinformuje o swoich ustaleniach zatroskanych rodziców. Panu Kodama nie pozostało nic innego jak podziękować, rozłączyć się i postarać uspokoić siebie i żonę, oczekując powrotu 13-latka. W międzyczasie opiekun klubu skontaktował się z sekretariatem gimnazjum i opowiedział dyrektorowi o rozmowie z ojcem jednego z uczniów. W związku z tym kilku nauczycieli, którzy w dalszym ciągu przebywali jeszcze na terenie placówki, zostało oddelegowanych do sprawdzenia wszystkich szkolnych pomieszczeń, aby upewnić się, że żaden z uczniów nie postanowił dla żartów zamknąć drugiego w pustej klasie, czy też Yuhei nie zatrzasnął się przypadkiem w jednej z toalet. I choć w przypadku obu tych scenariuszy przeżycia z pewnością nie okazałyby się dla chłopca niczym przyjemnym, to w żadnym stopniu nie mogły równać się z wydarzeniami, które w rzeczywistości miały tamtego dnia miejsce. Około godziny 20:15 w domu rodziny Kodama zadzwonił telefon. Pan Shohei, który od poprzedniej rozmowy stale czatował przy aparacie, połączenie odebrał niemalże natychmiast. Mężczyzna miał ogromną nadzieję, że usłyszy głos syna, jednak brał również pod uwagę, że to któryś z nauczycieli telefonuje z informacją, że chłopca nie ma już w budynku. Postanowił, że w takim wypadku uda się prosto na najbliższy komisariat zgłosić jego zaginięcie. Po drugiej stronie słuchawki panował jednak niesamowity hałas. W tle słychać było rozmowy prowadzone podniesionym głosem, a także różnego rodzaju zakłócenia, trzaski, szuranie, jakby ktoś szybko przemieszczał się z telefonem w ręku. W przeciągu kilku sekund, które dla ojca chłopca zapewne trwały wieczność, rozmówca zdołał jedynie wykrztusić słowa: „Znaleźli go, był do góry nogami”.
Pan Shohei nie miał pojęcia, co mogą oznaczać te słowa, ale nie zamierzał dłużej czekać. Jako że dom rodziny Kodama znajdował się na tym samym osiedlu, co gimnazjum Shinjo Shiritsu Meirin, do którego uczęszczał 13-latek, mężczyzna postanowił natychmiast udać się biegiem w kierunku placówki. Po dłuższej chwili dostrzegł z oddali zaparkowane pod bramą szkoły policyjne radiowozy. Podświadomie czuł, że doszło do tragedii, jednocześnie nie mogąc zrozumieć, co mogłoby przydarzyć się zdrowemu, 13-letniemu chłopcu na terenie przynależącym do placówki oświatowej. Kilkanaście minut od rozpoczęcia poszukiwań nastolatka w budynku szkoły, jedna z nauczycielek postanowiła sprawdzić pomieszczenia przynależące do sali gimnastycznej, znajdującej się w osobnym budynku, umiejscowionym nieco na uboczu. Po tym, jak odwiedziła szatnię, udała się w kierunku pewnego rodzaju schowka, w którym WF-iści po zajęciach składowali wielkogabarytowy sprzęt sportowy. I to właśnie tu kobieta zauważyła coś nietypowego, wystającego ze zwiniętego w rulon materaca do ćwiczeń, opartego pionowo o ściany w głębi pomieszczenia. Nie będąc w stanie zidentyfikować na odległość, czym jest ten przedmiot, postanowiła podejść nieco bliżej. Kiedy zapaliła światło i nieco porozsuwała stojące na drodze przedmioty, dotarło do niej, że obiekt, na który zwróciła uwagę, to dwa buty, w których w dalszym ciągu znajdują się czyjeś stopy. Na miejsce natychmiast wezwana została policja. Kiedy pan Kodama wbiegł na salę gimnastyczną, ciało Yuheya leżało na podłodze, gdyż funkcjonariusze zdążyli już wydobyć je ze składziku. Na rękach i nogach chłopca znajdowały się liczne siniaki i zadrapania. Jego głowa była natomiast spuchnięta do tego stopnia, że ojciec początkowo nie był w stanie go rozpoznać. Uczynił to ostatecznie jedynie dzięki czubkowi nosa oraz kształtowi brody. Przeprowadzona w późniejszym czasie sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną odejścia 13-latka z tego świata było uduszenie poprzez zablokowanie dostępu do powietrza w wyniku ucisku na klatkę piersiową. Nietypowy wygląd jego głowy, która zwiększyła swój rozmiar niemalże dwukrotnie, spowodowany był nienaturalną pozycją, w jakiej nastolatek znajdował się w momencie swojej śmierci. Dla osób pracujących nad sprawą od samego początku wiadomym było, iż chłopiec nie byłby w stanie ulokować się w takiej pozycji, wewnątrz zrolowanego materaca, bez udziału osób trzecich. Szczególnie, że siniaki i zadrapania dostrzeżone na jego ciele mogły wskazywać, że bezpośrednio przed śmiercią mógł uczestniczyć w bójce. Z tego powodu niemalże natychmiastowo zainicjowano poszukiwania osób odpowiedzialnych za ten bezlitosny czyn. Informacja o tragedii w błyskawicznym tempie przedostała się do wiadomości publicznej, co spowodowało, że następnego ranka, to jest 14 stycznia, pod budynkiem gimnazjum pojawił się tłum reporterów z niezliczonych stacji telewizyjnych i radiowych, pragnących poznać szczegóły na temat wydarzeń mających miejsce minionego wieczoru. I co ciekawe, pomimo iż śmiało można przyznać, że zdecydowana większość osób zaangażowanych w sprawę podejrzewała, że do śmierci nastolatka doszło wskutek prześladowania, to dyrektor szkoły, na pytanie jednego z dziennikarzy, czy możliwym jest, aby za to, co się wydarzyło, odpowiedzialni byli inni uczniowie, odparł, że na terenie Shinjo Shiritsu Meirin absolutnie nie dochodziło do żadnych napaści, zastraszania, ani niczego innego, co wymagałoby interwencji osoby dorosłej. Mimo to zadaniem śledczych było dotarcie do prawdy. Początkowo postanowiono porozmawiać z nauczycielami i uczniami, aby spróbować ustalić, czy Yuhei w ostatnim czasie wszedł z kimś w konflikt lub czy był ktoś, kto mógł chłopcu źle życzyć. Próbowano również dotrzeć do osób mogących być świadkami całego zdarzenia, które opowiedziałyby funkcjonariuszom, w jaki sposób doszło do śmierci chłopca. Niemniej jednak, podczas przeprowadzania wstępnego wywiadu, śledczy czuli, że nie tylko pośród uczniów, ale i pracowników szkoły panuje pewnego rodzaju zmowa milczenia. Jak gdyby obawiano się poniesienia konsekwencji społecznych za rzucenie podejrzeń na drugą osobę. Szczęśliwie,
Śledczym udało się uzyskać informacje pochodzące od kilku kolegów ofiary, jakoby Kodama od dłuższego czasu dręczony był przez grupę chłopców ze starszej klasy. Yuhei rzekomo bywał przez nich upokarzany, przykładowo poprzez zmuszanie do wykonywania różnych kompromitujących czynności lub też nagłe ściąganie jego spodni w dół podczas przerwy na zatłoczonym korytarzu. Zdarzało się także, że drugoklasiści bili swoją ofiarę oraz publicznie demonstrowali na niej techniki zapaśnicze, które poznali na zajęciach dodatkowych. Funkcjonariusze postanowili więc 17 stycznia osobiście porozmawiać z jednym z prześladowców, o którym świadkowie wspominali najczęściej. Z racji na młody wiek, jego dane personalne nie zostały podane do wiadomości publicznej. W źródłach określany jest jedynie jako chłopiec A. W pierwszej chwili 14-latek wypierał się, jakoby posiadał jakiekolwiek informacje na temat tego, co przydarzyło się koledze z młodszej klasy. Jednak kiedy do przesłuchania dołączyła pewna konkretna policjantka, którą szacunkiem w mieście Sindzio darzyli nawet młodociani przestępcy, sytuacja uległa zmianie. Kobieta nie odpuszczała i drążyła temat, wytykając niespójności zawarte w jego zeznaniach oraz zwracając uwagę na fakt, że nie posiada alibi na czas, w którym doszło do opisywanych wydarzeń, przez co chłopak załamał się i przyznał, że wie, kto odpowiada za śmierć Yuheia. Zgodził się też opowiedzieć jej wszystko, co pamięta. Zgodnie z jego wersją, w całej akcji udział brało poza nim samym jeszcze 6 innych uczniów, określanych w źródłach kolejno jako chłopiec B, C, D, E, F i G. Kodama Yuhei szedł po lekcjach korytarzem, prawdopodobnie planował zacząć kierować się w stronę domu, kiedy dwaj 14-latkowie, B i C, postanowili zaczepić chłopaka i zmusić go do wykonania dla nich układu tanecznego do piosenki pochodzącej z pewnej popularnej w tamtym okresie bajki dla dzieci o nazwie Kintaro. Jeżeli mi się uda, wideo prezentujące, jak wyglądał ten taniec, umieszczę dla Was w tle. Yuhei grzecznie odmówił i próbował wyminąć agresorów, jednak ci nie zamierzali mu odpuścić. Złapali nastolatka pod ręce i zaciągnęli w stronę sali gimnastycznej, po drodze zwracając na siebie uwagę chłopca A, który postanowił towarzyszyć im w dalszym znęcaniu się nad kolegą. Kiedy cała czwórka dotarła na salę, znajdowało się na niej kilkoro uczniów, w tym chłopcy D, E, F i G, których zainteresowało nietypowe widowisko. Chłopcy B i C puścili Kodamę i ponownie zaczęli nalegać, aby wykonał przed nimi wspomniany układ taneczny. Yuhei raz jeszcze odmówił, co niezwykle rozwścieczyło chłopca A, który zaczął na niego krzyczeć, a po chwili chłopiec E uderzył go w twarz. Następnie cała siódemka zadecydowała, że wepchnął swoją ofiarę do składzika na sprzęt sportowy, aby żadna z postronnych osób, a szczególnie któryś z nauczycieli, nie nakryła ich na gorącym uczynku. Kiedy ostatni z chuliganów zamknął za grupą przesuwane drzwi, chłopcy B i C raz jeszcze próbowali wymusić na Kodamie, aby wykonał taniec. Mimo znalezienia się w niezwykle nieprzyjemnej sytuacji, chłopak w dalszym ciągu odmawiał wykonania czynności, którą próbowali na nim siłą wymusić młodociani napastnicy. W odpowiedzi chłopiec A nakazał Yuheiowi podejść bliżej, a następnie wymierzył mu cios z pięści w twarz. Następnie chłopiec B z całej siły kopnął go w nogę, po czym chłopiec C zaczął bić go po plecach. Do wymierzenia kary cielesnej postanowił dołączyć również chłopiec F, który podobnie jak ofiara uczęszczał do pierwszej klasy. Uderzył 13-latka w twarz i kopnął w kolano, jednocześnie wykrzykując słowa: „Dlaczego nie słuchasz, co mówią starsi koledzy?” Mniej więcej w tamtym momencie Yuhei zaczął płakać. Czuł, że jest bezsilny wobec linczu, jaki otrzymuje zupełnie bez powodu. Agresorzy krzyczeli, że jest bezczelny, skoro ma czelność sprzeciwiać się uczniom ze starszych roczników. W pewnym momencie chłopiec A wpadł na pewien pomysł i nakazał pozostałej szóstce rozłożyć na podłodze jeden ze sportowych materacy. Kodama prosił, aby przestali, jednak nikt go nie słuchał. Chłopiec A zaproponował kolegom dobrze znaną im
zabawę w demonstrowanie na ofierze profesjonalnych technik zapaśniczych. Wtedy każdy z nich po kolei pastwił się nad przerażonym nastolatkiem, podczas gdy ten płakał, przepraszał i prosił, aby przestali, ponieważ odczuwa ogromny ból. Po jakimś czasie chłopiec A zaproponował, aby teraz zrobili coś innego, aby wsadzili Kodamę do dziury, jakie tworzyły się na środku rulonu po zwinięciu materaca. Chłopcy B, C i F od razu podchwycili temat, podnieśli ofiarę i zaczęli wkładać jego stopy do środka. Yuhei wyrywał się i prosił, aby przestali. Jako że początkowo udało im się przecisnąć ciało chłopaka jedynie do wysokości klatki piersiowej, ten próbował się wydostać, odpychając się rękami od wszystkiego, czego udało mu się dosięgnąć. Widząc to, chłopiec A powiedział, że nie może uwierzyć, iż, cytuję, ten drań nadal się stawia, i zadecydował, że w związku z tym powinni wsadzić go do środka głową w dół, aby nie mógł już podjąć próby wydostania się przy użyciu rąk. Chłopiec C podszedł wtedy do Kodamy, którego dolna połowa w dalszym ciągu znajdowała się w rulonie, złapał go za brzuch i szarpnął, wyciągając go w taki sposób, że chłopak uderzył głową o podłogę. Następnie, razem z chłopcami B, D oraz F, siłą umieścili ofiarę w dół, w środku innego z materacy, tego wewnątrz którego finalnie zostanie odnaleziony kilka godzin później. Krzyki i błagalne prośby o pomoc nie robiły na nich wrażenia. Cała siódemka opuściła pomieszczenie, zasuwając za sobą drzwi. Po wszystkim chłopcy A, B oraz E jeszcze przez dłuższą chwilę grali wspólnie na boisku szkolnym w koszykówkę, nie mając nawet świadomości, że kilkanaście metrów dalej w męczarniach kona pobity, uwięziony, przerażony nastolatek. Chłopiec A, zapytany dlaczego nie zdecydował się wrócić do schowka, aby wypuścić ofiarę, odparł, że nie mógł, bo po 17 umówił się na spotkanie ze swoją dziewczyną. Zresztą był przekonany, że ktoś inny na pewno zaraz to zrobi. Dzięki złożonym przez sprawcę zeznaniom, 18 stycznia, dokładnie w dniu pogrzebu Kodamy Yuheia, cała siódemka napastników została doprowadzona na przesłuchanie. Początkowo każdy z chłopców, czując w jak patowej sytuacji się znalazł, przyznał się do uczestnictwa w grupowym znęcaniu, mającym miejsce 4 dni wstecz. Jednak po tym, jak ich rodziny zaczęły wynajmować adwokatów i konsultować z nimi sposób dalszego działania, każdy z wyjątkiem jednego chłopca zaczął niespodziewanie wypierać się brania udziału w brutalnej napaści. Wszyscy zgodnie twierdzili, że nie było ich tego dnia na miejscu zdarzenia, a zmarłego 13-latka znają jedynie z widzenia, ponieważ czasem mijali go na szkolnym korytarzu. Na pytanie, dlaczego w związku z tym podczas pierwszego przesłuchania przyznali się do winy, opowiadali, że ich zeznania zostały wymuszone przez policjantów. Nawet chłopiec A, który opowiedział przebieg całego zdarzenia. To spowodowało, że obie strony czekało przebrnięcie przez ciężki i długotrwały proces sądowy, podczas którego pogrążona w żałobie rodzina ofiary będzie zmuszona do skonfrontowania się z nieprawdziwymi zeznaniami małoletnich przestępców, którzy odebrali cichemu i spokojnemu nastolatkowi szansę na spełnienie pielęgnowanego od lat marzenia. Kodama Yuhei przyszedł na świat w 1980 roku w miejscowości Shinjo, położonej na terenie prefektury Yamagata, w której doszło do opisywanych wydarzeń. Mimo to, zarówno on, jak i jego rodzice, którzy sprowadzili się do tego nieco ponad 40-tysięcznego miasteczka niespełna 17 lat wcześniej, traktowani byli jak przyjezdni, osoby z zewnątrz. Głównie ze względu na fakt, iż posługiwali się dialektem pochodzącym z zupełnie innej części Japonii, gdzie rodzice chłopca się wychowywali, a także dlatego, że należeli do rodzin zamożnych, których nie zamieszkiwało w okolicy zbyt wiele. W tamtym czasie mieszkańcy opisywanego regionu zajmowali się głównie rolnictwem, a zgromadzonych dzięki tego typu pracy funduszy starczało na tak zwane życie z dnia na dzień. Rodzina państwa Kodama składała się z 5 osób. Ojca, pana Shuheia, matki,
do której imienia niestety nie dotarłam, a także trójki dzieci. Yuhei miał bowiem starszego o 2 lata brata, który notabene uczęszczał do ostatniej klasy tego samego gimnazjum, oraz 11-letnią siostrę. Pan Kodama zajmował się na co dzień prowadzeniem prywatnego przedszkola, co pozwalało całej piątce egzystować na dość wysokim poziomie. Dzięki temu jego dzieci miały szansę wychować się w bardzo dobrych warunkach i w spokoju dążyć do ukończenia szkoły i realizacji postawionych sobie celów. Yuhei określany był przez wszystkich jako spokojny, cierpliwy, pogodny, miły i niezwykle inteligentny nastolatek. Członkowie rodziny wspominali, że chłopiec zawsze rozśmieszał ich w trakcie wspólnych posiłków i częstował zabawnymi anegdotami i ciekawostkami, które udało mu się wychwycić w telewizji. Jak już wspominałam, 13-latek uczęszczał na zajęcia dodatkowe tenisa stołowego, prawdopodobnie z uwagi na fakt, że gimnazjum Shinjo Shiritsu Meirin słynęło z promowania pośród swoich studentów różnego rodzaju aktywności ruchowych. Zeznań bliskich Yuheia nie wynikało jednak, aby miał on zamiar związać swoją przyszłość ze sportem. Największym marzeniem nastolatka było zostanie mangaką, czyli autorem i ilustratorem japońskich komiksów. Ściany jego pokoju obklejone były plakatami nawiązującymi do popularnych telewizyjnych serii, których kolejne odcinki każdego wieczoru oglądał na bieżąco w telewizji. Aczkolwiek, mimo iż młody Kodama był raczej cichy, bezkonfliktowy i nie wyróżniał się niczym szczególnym, to inni chłopcy w zbliżonym wieku, często z zazdrości o dobre oceny i wysoki status majątkowy rodziny, znęcali się nad nim i przezywali go za wszelką cenę, próbując go upokorzyć. To, że w przeważającej ilości przypadków Yuhei nie reagował na zaczepki i zwyczajnie czekał, aż męcząca zabawa im się znudzi, jedynie dolewało oliwy do ognia, wzmagając gniew oprawców. Starszy brat nastolatka również padał w szkole ofiarą różnorakich docinków, aż pewnego wrześniowego popołudnia 1992 roku wrócił do domu z podbitym okiem. 14-latek, pragnąc uchronić młodsze rodzeństwo przed podobnymi doświadczeniami, zapytał ich wtedy, czy również zdarza im się bywać ofiarami nadużyć ze strony szkolnych kolegów, na co Yuhei, ze zwyczajowo towarzyszącym mu na twarzy uśmiechem, odpowiedział: nawet jeżeli, to nie martw się, na pewno sobie z tym poradzę. Jak już wspominałam, 25 stycznia 1993 roku, tydzień po zatrzymaniu, chłopiec E, który był jednym z najbardziej agresywnych w czasie popełniania przestępstwa, po konsultacji z adwokatem postanowił odwołać swoje wcześniejsze przyznanie do winy, a w ślad za nim poszło pozostałych 5. Nagła zmiana decyzji co do sposobu postępowania zdecydowanie utrudniła pracę prokuratorowi, ponieważ akt oskarżenia wystosowany w tej sprawie opierał się ostatecznie tylko i wyłącznie na poszlakach oraz zeznaniach osób postronnych. Nie istniały żadne dowody rzeczowe, co prawdopodobnie zauważone zostało przez prawników wynajętych przez rodziny nastolatków, którzy zalecili im objęcie takiego, a nie innego stanowiska. Widzieli bowiem, że według prawa karnego niezwykle ciężko jest wydać wyrok skazujący jedynie na podstawie spekulacji i domysłów. Jednocześnie, ku ogromnemu rozczarowaniu rodziny Kodama, osoby postronne, które podczas wstępnego śledztwa pomogły doprowadzić funkcjonariuszy do faktycznych winowajców, twierdzące, że widziały całe zajście mające miejsce na sali gimnastycznej, bądź też były świadkami wcześniejszego znęcania się nad Yuheiem, zaczęły także stopniowo wycofywać się ze złożonych uprzednio zeznań, stosując sztampowe wymówki na zasadzie: w sumie to sam już nie wiem, co widziałem, to pewnie była tylko zabawa, czy też wolę oszczędzić sobie problemów w przyszłości. Było to najprawdopodobniej spowodowane faktem, że zdecydowana większość lokalnej, zżytej ze sobą społeczności, niejako podjęła decyzję, zupełnie ignorując uczucia bliskich skatowanego 13-latka, że ich obecnym zadaniem jest chronić młodocianych przestępców przed poniesieniem odpowiedzialności za swoje czyny. Okoliczni mieszkańcy, w obawie przed wykluczeniem ze wspólnoty sąsiedzkiej, bali się nie tylko składać zeznania przed sądem, ale nawet rozmawiać z przedstawicielami prasy czy reporterami telewizyjnymi,
którym jeszcze długi czas po samym incydencie zdarzało się kręcić po okolicy, na której zamieszkiwała rodzina państwa Kodama. W kontakt z dziennikarzami wchodziły jedynie te osoby, które z premedytacją pragnęły ich oczernić, opowiadając, że ich zdaniem nic nie dzieje się bez przyczyny. Skoro chłopak był prześladowany, to najwyraźniej istniał ku temu jakiś powód. Publicznie krytykowano także sposób wychowania, jaki obrali Seohei i jego żona, insynuując, że gdyby Yuhei zachowywał się na co dzień w inny sposób, to do niczego by nie doszło. Ktoś porównał również śmierć 13-latka do przypadkowego zabicia owada, który wleciał do czyjegoś domu. Dochodziło nawet do sytuacji, w której członkowie rodziny ofiary byli szykanowani i prześladowani, a to wszystko dlatego, że pan Seohei nie zamierzał odpuścić siódemce sprawców tego, że doprowadzili do męczeńskiej niemalże śmierci jego ukochanego syna. Na ich domu, pod osłoną nocy, ktoś napisał sprejem słowo "koroste jary", czyli coś w stylu "dorwę was, zabiję was". Ponadto niektórym osobom z okolicy zdarzało się zaczepiać pozostałą dwójkę dzieci państwa Kodama, zadając im okrutne i bezlitosne pytania, takie jak "cieszysz się, że twój brat umarł?" lub też otwarcie sugerowano, że nie powinny one opuszczać domu bez opieki osób dorosłych, ponieważ ich także ktoś może pozbawić życia. W źródłach natknęłam się na wiele wzmianek o tym, że na opisywanych dziś terenach podlegających pod prefekturę Yamagata kultura ostracyzmu, czyli wykluczanie osób, rodzin, które pochodzą z zewnątrz, jest głęboko zakorzeniona, zwłaszcza na terenach wiejskich. Do tego stopnia, że pozostałe prefektury po dziś dzień niejako żartują sobie z tego faktu, szczególnie kiedy wydarzy się tam coś nietypowego, kuriozalnego. Pod artykułami prasowymi na temat danego zajścia pojawiają się wtedy komentarze w stylu "no tak, takie rzeczy to tylko w Yamagacie". Nie udało mi się niestety znaleźć żadnych rzetelnych informacji, czy sytuacja z biegiem lat ulega poprawie, jednak nie ukrywam, iż mam ogromną nadzieję, że tak jest. Proces sądowy szóstki nastolatków, pomijając tego, który przyznał się do winy i został już wcześniej umieszczony w ośrodku wychowawczym, rozpoczął się mniej więcej w połowie 1993 roku. Ich adwokaci od samego początku zgodnie twierdzili, że Yuhei nie został zamordowany, a dobrowolnie wszedł do środka zwiniętego materaca podczas zabawy w pojedynkę. Pomimo iż tłumaczenie to było zupełnie niedorzeczne, to finalnie, ku zdziwieniu niemalże wszystkich osób zaangażowanych w sprawę, 23 sierpnia tego samego roku sąd rodzinny w mieście Yamagata uniewinnił trzech starszych chłopców A, B oraz C od dokonania zarzucanego im czynu ze względu na brak jakichkolwiek fizycznych dowodów na ich sprawstwo. Co ciekawe, chłopcy D, E oraz F, którzy według opowieści nastolatka A dołączyli do napaści na Yuheya nieco później, na sali gimnastycznej, zostali ogłoszeni winnymi i wysłani, biorąc pod uwagę stopień ingerencji w przeprowadzony atak, do specjalnej szkoły dla zdemoralizowanych nieletnich lub też ośrodka poprawczego. Sędzia prowadzący w słowach końcowych dodał, że według niego wszystkie 7 osób było zaangażowanych w sprawę, jednak jako że istnieje wiele wykluczających się wzajemnie interpretacji incydentu, to ustalenie faktycznej kolejności oraz tego, kto co zrobił, jest fizycznie niemożliwe. Takiego obrotu spraw nie spodziewał się prawdopodobnie nikt, a już szczególnie prokurator, który zdawał sobie sprawę, iż obiektywnie wina starszych chłopców zdawała się być większa niż przykładowo chłopca D. Rodzina ofiary była kompletnie załamana. Obie strony, zarówno prokurator w porozumieniu z państwem Kodama, jak i adwokaci nastolatków uznanych za winnych w tej sprawie, postanowili złożyć apelację. W przypadku skazanych sprawa wyjaśniła się dość szybko, gdyż już 29 listopada 1993 roku ich odwołanie od decyzji sądu niższej instancji zostało odrzucone, a wyrok utrzymany w mocy. W następnej kolejności, już w 1994 roku, sprawa pozbawienia życia Yuheya została ponownie rozpatrzona, tym razem w sądzie karnym, i tam, ku ogromnej uciesze bliskich chłopca, cała siódemka uznana została za winnych
przyczynienia się do zgonu gimnazjalisty i wystosowano wobec nich odpowiednią do stopnia uczestnictwa formę zadośćuczynienia. Z racji, iż jak wielokrotnie już wspominałam, informacje o sprawach karnych dotyczących osób małoletnich podawane do informacji publicznej są bardzo okrojone, stąd też nie wiadomo dokładnie, któremu chłopcu przyznano jaki rodzaj kary. Jak możecie się zapewne spodziewać, od tego wyroku prawnicy nastolatków również się odwołali, jednak wszelkie apelacje zostały odrzucone. Rodzina ofiary, posiadając ostatecznie prawomocną decyzję sądu w tej sprawie, postanowiła w 1995 roku pozwać wszystkich 7 sprawców, a także samo miasto Sindzio, żądając odszkodowań finansowych w łącznej kwocie ponad 1 miliard jenów, czyli ponad 28 milionów złotych. Postępowanie w tym przypadku ciągnęło się przez bardzo długi okres czasu, bowiem dopiero 7 lat później, 19 marca 2002 roku, sędzia przewodniczący Teshima Toru z Sądu Rejonowego w mieście Yamagata ostatecznie oddalił pozew w całości. Jednak rodzina państwa Kodama, mimo ogromnego żalu, i tym razem postanowiła nie poddawać się i walczyć o to, co ich zdaniem im się należało. Złożyli odwołanie od orzeczonej decyzji i dzięki temu 2 lata później, 28 maja 2004 roku, Sąd Najwyższy w Sendai częściowo uchylił decyzję sądu pierwszej instancji i orzekł, że 7 sprawców wypłacić ma na konto rodziny ofiary łącznie nieco ponad 57 milionów jenów, czyli około 1,5 miliona polskich złotych. Sprawcy także odwołali się od tej decyzji, jednak 6 września 2005 roku prezes Sądu Najwyższego Ueda Toyozo odrzucił apelację, ostatecznie przyznając rację pogrążonym w żałobie bliskim Yuheya. Problem jednak w tym, że pomimo iż od czasu uprawomocnienia się wyroku minęło na dzień dzisiejszy ponad 15 lat, państwo Kodama nie otrzymali od żadnego z winowajców ani złotówki. Do dnia dzisiejszego wszyscy oni twierdzą bowiem, że są niewinni, zachowując się jak ofiary systemu sądownictwa. Żaden z nich nigdy również nie przeprosił za to, co się wydarzyło. Obecnie każdy z nich ma niespełna 40 lat, większość weszła w związki małżeńskie i doczekała się własnych dzieci. Wobec 4 z 7 mężczyzn kilka lat temu rozpoczęto postępowanie o zajęcie mienia, jednak przy pozostałych 3 sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż ich miejsce pobytu pozostaje nieznane i najwyraźniej przysłowiowa ręka sprawiedliwości nie jest w stanie ich dosięgnąć. Z jednej strony więc rodzina ofiary wygrała niezwykle długotrwały proces, z drugiej jednak nie są w stanie pogodzić się z utratą i ruszyć przed siebie, kiedy wszelkie warunki wymienione w orzeczeniu do dziś nie zostały spełnione, w związku z czym stale powracają do rozdrapywania starych ran. W 2023 roku od tragedii w gimnazjum Sindzio Shiritsu Meirin mija 30 lat. 73-letni dziś Kodama Shohei, z uwagi na fakt, że podczas dochodzenia swoich spraw w sądzie nauczył się naprawdę wiele o prawie karnym dotyczącym osób nieletnich, do dnia dzisiejszego nieodpłatnie pomaga innym rodzinom zmagającym się z podobnymi przypadkami. Zapytany w jednym z wywiadów, jak obecnie radzi sobie z całą sytuacją, odpowiedział: 30 lat przeleciało. Nie miałem innego wyboru, jak zaakceptować swój los, jak ten liść w rzece. Gdyby mój syn nadal żył, dziś miałby 43 lata, tyle samo, co ja w chwili incydentu. Na samym początku czas się dla mnie zatrzymał, ale ostatnio zaczynam czuć, że razem się starzejemy. Moje uczucia do Yuheya się nie zmieniły, ale bardzo chciałbym móc napić się z nim sake. Sprawa Kodamy Yuheya stała się pewnego rodzaju symbolem. Nie tylko ukazała społeczeństwu, jak ogromna jest powaga problemu nękania i zastraszania uczniów w japońskich szkołach, ale również zapoczątkowała znaczące zmiany w temacie rozpatrywania spraw osób nieletnich, które popełniły umyślnie przestępstwa skutkujące śmiercią ofiary. W następstwie tego incydentu doszło w 2000 roku do nowelizacji ustawy o przestępstwach popełnionych przez osoby nieletnie, która przewidywała za wszelakie przewinienia znacznie surowsze kary, a także wszelkie sprawy, w których ktoś utracił życie, przestały być rozpatrywane na terenie sądów rodzinnych.
Cześć! Z tej strony Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Witam Was serdecznie, kochani. O przypadku, o którym Wam dzisiaj opowiedziałam, nie znalazłam zatrważającej ilości informacji. Jednak kiedy tylko na nią trafiłam, od razu skojarzyła mi się ze sprawą innego chłopaka ze Stanów Zjednoczonych, Kendricka Johnsona, o którym odcinek wysłuchałam dawno temu na kanale Anny Karoliny, o ile dobrze pamiętam. Zapewne wielu z Was również kiedyś słyszało już o tamtej sprawie, jednak jeżeli nie, to krótko opowiem, do czego zmierzam. Kendrick, podobnie jak Yuhei, znaleziony został po tym, jak nie wrócił na czas do domu, wewnątrz zwiniętego materaca do ćwiczeń na terenie swojej szkoły, głową w dół. Do zdarzenia tego doszło jednak aż 20 lat po incydencie w Yamagacie, a i sam Kendrick był starszy, gdyż miał 17 lat i wszystko działo się na terenie jednego z liceów w mieście Valdosta, w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. Za odejście chłopaka z tego świata także odpowiadało uduszenie się wskutek pozycji, w jakiej znalazło się jego ciało. Jednak po dziś dzień pozostaje ona nierozwiązana, gdyż wiele dowodów wskazuje zarówno na fakt, iż chłopak wszedł do tuby o własnych siłach, a także, że został on tam umieszczony przez kogoś siłą. Jeżeli macie ochotę zapoznać się ze szczegółami tamtej sprawy, tak dla porównania, link umieszczam w źródłach. Mam również pytanie do osób, które mnie teraz słuchają i na co dzień zamieszkują w Japonii. Czy o prefekturze Yamagata w dalszym ciągu ludzie wypowiadają się tak niepochlebnie? Może Marta z kanału Łobuzy in Japan tego słucha i wie coś na ten temat? Dajcie znać, bo szczerze mówiąc, ciekawi mnie ten wątek. A teraz przejdźmy już do kącika wiedzy. W dzisiejszej historii wspominałam Wam o tym, że jeden z nastolatków biorących udział w napaści wypowiedział do ofiary zdanie: dlaczego nie słuchasz, co mówią do Ciebie starsi koledzy? Słowo użyte w tym przypadku na określenie starszych chłopców brzmiało senpai. Myślę, że wielu z Was, zwłaszcza te osoby, którym zdarza się oglądać anime, doskonale wiedzą, co ono oznacza. Chciałabym jednak skorzystać z okazji i wyjaśnić co nieco w temacie senpai, kohai, które odnosi się do relacji pomiędzy starszymi a młodszymi rocznikami w japońskich szkołach. Społeczeństwo japońskie jest społeczeństwem ściśle hierarchicznym, opartym na tzw. joge kanki, czyli relacji góra-dół. Najprościej mówiąc, ten kto na górze, ten ma silniejszą pozycję. Senpai to osoba stojąca wyżej w hierarchii. Takim tytułem zwracają się do uczniów starszych klas ich młodsi koledzy. Poprawnym zwrotem jest użycie samego tytułu senpai, jak również doczepienie go do imienia lub nazwiska danej osoby, np. Kodama senpai, Hana senpai, Shinami senpai itd. Należy jednak zwrócić uwagę, że chociaż dla danego starszoklasisty jego młodszy kolega to inaczej jego kohai, to nie będzie on się do niego zwracać tym tytułem, tylko zwyczajnie po imieniu lub nazwisku. Co istotne, relacja senpai-kohai nie polega jednak na tym, że skoro jesteś czyimś senpaiem, to możesz w cudzysłowie rządzić kohajami i mają oni robić to, co im każesz, jak mylnie interpretowali to uczniowie wspomnieni w dzisiejszym podcaście. W założeniu relacja senpai-kohai powinna być oparta na wzajemnych przywilejach i obowiązkach. I tak przywilejem senpaja jest to, że jego kohaje traktują go z odpowiednim szacunkiem i wykonują jego ewentualne polecenia, podczas gdy jego obowiązkiem jest swego rodzaju sprawowanie nad nimi opieki i branie za nich odpowiedzialności. Szczególnie mocno uwidacznia się to wśród członków jednego klubu, na przykład drużyny sportowej lub w środowisku pracowniczym. Tam też bowiem działa zasada senpai, kohai. W tym przypadku osoba starsza stażem pełni rolę senpaja. Senpai, owszem, może pozwolić sobie na więcej w stosunku do swojego kohaja niż w drugą stronę, ale jednocześnie powinien przyjąć rolę swego rodzaju mentora. To jego zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie młodszych kolegów do wykonywania swoich obowiązków, na przykład w danym szkolnym klubie, bo gdy sam ukończy szkołę, to właśnie ci jego młodszy koledzy ten klub niejako odziedziczą. W danym miejscu pracy ponosi on również częściową odpowiedzialność za ewentualne błędy swojego kohaja. Te błędy świadczą w końcu o tym, że niewystarczająco dobrze go wszystkiego nauczył. Mam nadzieję, że ten opis był w miarę zrozumiały. Głównie chodziło mi jednak o zaznaczenie,
że pomimo iż w Japonii panuje ogromny nacisk na oddawanie należnego szacunku osobom stojącym wyżej w hierarchii, nie oznacza to, że mamy się im bezmyślnie podporządkowywać. Na dziś to tyle, kochani. Jak co tydzień dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna za wysłuchanie odcinka aż do tego momentu. Niezmiernie mocno ściskam moich nieocenionych patronów, do których grona dołączył w ostatnim czasie Maciej B. Dzik, którego pragnę oficjalnie powitać i powiedzieć, że niesamowicie mi miło, że postanowił spośród setek kanałów o tematyce True Crime wesprzeć akurat mój. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mata ne, bye bye.